Tak, panie marszałku, panie premierze, ja będę, ja niestety mam tutaj cokolwiek związane usta, więc muszę trzymać się trybu sprostowania. No, po pierwsze, przypominam panu premierowi Tuskowi, że nic w moim wystąpieniu nie upoważnia go do formułowania zarzutu, iż Solidarna Polska że jej linia polega na graniu na rozpad, osłabienie Unii Europejskiej. No nie, no to tutaj padły przecież słowa, że Polska powinna, pierwszym takim celem jest obrona, podtrzymanie i umacnianie Unii Europejskiej. No, to, że różnimy się co do tego, jak ta Unia Europejska powinna wyglądać, jest faktem. Natomiast nie można formułować zgodnie z prawdą takiego zarzutu. Po drugie, panie premierze, no błędnie pan zrozumiał moją wypowiedź dotyczącą tej kwestii pozatraktatowości. Istota rzeczy przecież polega na tym, że nawet te porozumienia międzyrządowe w myśl prawa unijnego, a ma to pewien związek z polską konstytucją, nie mogą nadawać większych kompetencji instytucjom wspólnotowym. I to mówiłem. Znaczy ten projekt, który pan poparł, wisi w próżni traktatowo-konstytucyjnej. No taki jest fakt, do tego pan się nie odniósł. Ja nie znam nikogo, kto by twierdził inaczej. No, następna kwestia to kwestia euro. Ja bardzo proszę o jednoznaczne stanowisko, bo w swoim pierwszym wystąpieniu pan mówił, że to my tutaj w Sejmie zadecydujemy, czy przystępujemy do euro, czy nie. Teraz pan mówił, że no właściwie już podjęliśmy decyzję. Ja przypominam, że akurat w tej kwestii prawo traktatowe, już kończę, panie marszałku, prawo traktatowe jest dość luźne. Niby Szwedzi się zobowiązali, a dwa razy mieli referendum i dwa razy nie przystąpili i nie przystąpią, bo jest ważne, że Szwedzi sobie tego nie życzą. Jak rozumiem, pan uważa, że Polacy są już związani. I kwestia, ja w żaden sposób niczego pogardliwego nie powiedziałem o Włochach. No jeszcze, znaczy tak, powiedzmy, no tyle było nieprawd i złego zrozumienia, że niestety jestem tutaj związany, ale jeszcze cztery się znalazły.